Jest taka jedna koleżanka, która pisze do mnie codziennie jakiś tekst na podryw. Możecie czerpać inspirację. Dzisiaj dostałem taki. Jeżeli byłabym sygnalizacją świetlną, to za każdym razem, kiedy widziałabym, że przyjeżdżasz, zapalałabym czerwone światło, tylko po to, żeby dłużej na ciebie popatrzeć. Czytać wam dalej? Może któryś wam za... bo ona wymyśla je sama. Nie, to nie Sadowski, nie. Napiszcie, czy chcecie dalej, bo to nie wiem. Ona jest bardzo miła, ja ją serio lubię. Wiem, że troszkę... wiecie, bo to na przykład... O, pisze do mnie, uwaga! Oho. Boże, skręca napisała sama. Aż dałem tego, serducho. Nie powiem, kto to. Bo byście dali od razu milion follow. Jest miła w tym wszystkim, mówię wam. Okej, nie wszystkie, mam wybierać tylko... No dobra, napisała nie wszystkie. Napisała tak, jesteś moim nic, kiedy uśmiecham się do telefonu. I to jest ten moment, w którym wiecie, że... Z czego się śmiejesz? A nic, no. Jest. No, to jest mocne. Nie, to nie moja mama, no co ty piszesz, kurwa, no mama do mnie. To też nie Krystyna Pawłowicz, co wy piszecie w ogóle? Ja pierdykam. Dawid Czerw? Dawid Czerw nie istnieje. Wysłała mi pieska i napisała: oj, przepraszam. Lubi uciekać do uroczych ludzi. Co u ciebie? No nie wiem, to takie przeklepane było w sumie. Nie, to nie jest Roxana Węgiel, ani Robert Makłowicz. Nie, to też nie jest pan Broda. To nie, to nie jest Silvan, kurde, to nie. Masz 25 zł, żeby stworzyć swoją wymarzoną dziewczynę.